Witam Was w tej drugiej części dzisiejszego nabożeństwa. Przekazuję też życzenia z Czechowic. Zobaczymy się pewnie w czerwcu w większości. Do tego jeszcze czasu trochę zostało. A może by tak ktoś do Czechowic kiedyś przyjechał z Was? Rzadko chyba się to zdarza. Dzisiaj chciałbym, abyśmy podczas naszego rozważania cofnęli się jakieś 3000 lat wstecz i przyjrzeli się pewnej takiej historii, która jest bardzo tragiczna z jednej strony, a z drugiej zobaczyć, czy czegoś można się z tej historii nauczyć. Mianowicie chodzi mi tutaj o bunt Absaloma. Nie chodzi mi tu może o sam bunt, chociaż oczywiście o tym też trzeba powiedzieć, ale o pewne zachowania Dawida, o to, całą tą sytuację, która wtedy zaistniała i właśnie w jaki sposób Dawid radził sobie, albo i nie radził może, jak niektórzy by byli w stanie powiedzieć, z całą tą sytuacją. Tak więc otwórzcie drugą księgę Samuelową i tam gdzieś 15 rozdział mniej więcej w tym się będziemy poruszać w tych kilku rozdziałach w drugiej księdze Samuelowej. Co jest charakterystycznego i ciekawego, jeśli chodzi o bunt Absaloma? Że bunt Absaloma dojrzewał przez około 4 lata dosłownie za progiem domu Dawida. I tak jak Pismo Święte sprawozdaje, właściwie Dawid niczego nie zauważył. To było wręcz dziwne, ale tak było, prawda? I można by zadać sobie pytanie, dlaczego? No Ellen White sugeruje, że Dawid był już w tym wieku, że on już tak raczej, wiecie, wolał spokój, wolał już sobie tam siedzieć, miał już dość tych wszystkich wojen, prawda? Wiemy, że życie Dawida było niesamowicie burzliwe, trudne też, prawda, w wielu sytuacjach. I nie wiem, być może kiedy widział Absaloma, Biblia mówi o Absalomie, że był jaki, pamięta ktoś? Piękny, prawda? Być może też ojcowska duma go napawała, że to mój syn, prawda, i tak dalej. I jakoś tak był dumny z tego wszystkiego. Ale z drugiej strony Absalom robił takie różne podejrzane rzeczy i to właśnie jest dziwne, że Dawid jakoś się w ogóle nie zorientował. Skąd się wziął, można by zadać pytanie, skąd w ogóle, dlaczego pojawił się bunt Absaloma? Oczywiście trudno tu podać może jakąś jednoznaczną ocenę, ale myślę, że kilka czynników się na to skłożyło. Na pewno złożyło się na to, że Dawid nie strofował swoich synów. I to Biblia mówi o tym, Duch Proroctwa też na ten temat pisze. My zazwyczaj, jak chcemy dać przykład ojca, który źle wychował swoje dzieci, to kogo dajmy przykład? Nie, no też, ale kto był takim ojcem, który totalnie źle wychował swoich synów? Heli, prawda? Heli. No Samuel też, chociaż oni może nie robili aż tak złych rzeczy jak synowie Helego, ale zazwyczaj Heli. Ale okazuje się, że Dawid popełnia również karygodne błędy jako, prawda, rodzic i Pismo Święte też o tym mówi, chociaż, wiecie, to są takie szczegóły, które my czytając Pismo Święte czasami pomijamy. A jest takie powiedzenie, że diabeł tkwi w czym? W szczegółach, prawda? I w wielu sytuacjach to powiedzenie się sprawdza. Tak więc to na pewno był jeden z powodów. Kolejny powód to było oczywiście to, że pamiętacie, co zrobił Amnon? Zgwałcił siostrę Absaloma, prawda? Czyli swoją przyrodnią siostrę. I Absalom, no tak Biblia mówi, nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle, ale przez te 2 lata, do momentu, aż oczywiście zamordował, no nie swoimi rękami, ale rękami swoich sług Amnona, no, po prostu gdzieś to w jego sercu tłamsił tą całą złość. I oczywiście to wszystko później urosło do jakichś wielkich rozmiarów. Ale był też inny powód, przed którym Bóg chciał uchronić Izraela. I to już kiedy Mojżesz przekazywał pewne polecenia, już wtedy Bóg wiedział oczywiście, jak historia Izraela się potoczy i Mojżesz wtedy przestrzegał, że jeżeli by przyszedł taki czas, że Izraelici zapragną mieć króla, to Mojżesz już wtedy w 5 Mojżeszowej podaje pewne zalecenia, jakie co do, prawda, króla. I pamiętacie, kiedy Izraelici chcieli mieć króla, to Samuel im przedstawił te wszystkie warunki, które będą mogli spełnić. I rzeczywiście, kiedy czytamy te warunki, one były niekorzystne dla narodu izraelskiego. Ale co Izraelici wtedy powiedzieli? Że my chcemy mieć króla. Dlaczego? Jaki był powód? Bo wszyscy dookoła, prawda, mają, my też chcemy mieć króla i chcemy być tacy sami, jak wszyscy inni. Ale Bóg przewidział również, wiecie co? Że przyjdzie taki czas, że praktycznie król będzie ponad prawem.
Mało tego, okazuje się, że w sytuacji akurat tej, którą będziemy omawiać, nie tylko król, ale i rodzina byli ponad prawem. Kiedy Dawid zgrzeszył z Batszebą, tak naprawdę co powinno się z nimi zrobić? Ukamienować. A Dawida podwójnie, prawda, za to, że zamordował Uriasza nie swoimi rękami. Jaką karę poniósł administracyjną, mówię tutaj, bo osobiste to ponosił, naprawdę ciężkie, prawda, kary, że tak powiem, nawet karę, którą sobie sam przepowiedział, ale jeśli chodzi o taką administracyjną karę, spotkało go coś czy nie? Nic. Dalej był królem, prawda, i ten. Potem Amnon gwałci swoją przyrodnią siostrę. Jaka kara go za to spotkała? Żadna. Mało tego, wiecie co, wiecie jak zareagował Dawid, kiedy się o tym dowiedział? W ogóle nie zareagował. W 13 rozdziale 2 Księgi Samuelowej pisze tak, 21 werset. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, chodzi o tym, jak Amnon zgwałcił Tamarę, bardzo się rozgniewał, lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amnonowi, gdyż go miłował jako swego pierworodnego. Prawdopodobnie Dawid patrzył na Amnona jako na kogo? Na przyszłego króla. Bo nie wiem w jakim momencie, od jakiego momentu Bóg postanowił, że nie wiem, tak w szczegółach nie znam życia, prawda, Dawida, bo wiemy, że od pewnego momentu Bóg postanowił, że kto będzie jego następcą? Salomon, prawda? Ale być do jakiegoś momentu oczywiście Dawid prawdopodobnie patrzył na swojego pierworodnego, jak na przyszłego króla Izraela. Więc zobaczcie, jego syn gwałci swoją przyrodnią siostrę, nie ma żadnej reakcji. Potem Absalom morduje Amnona i co go za to spotkało? Nic go nie spotkało. Uciekł do Talmaja, króla Geszur, który tak naprawdę był kim? To był jego dziadek, prawda? Więc nie sądzę, żeby jakieś tam wielkie przykrości go spotykały. Potem oczywiście wraca tam za namową Joaba, prawda? Bo Dawid niby nie był skłonny go za bardzo przyjąć. Ale tak naprawdę co było jedyną karą dla Absaloma? Że przez pewien czas mógł mieszkać w Jerozolimie, ale nie mógł zobaczyć oblicza króla. I Dawid w ten sposób chciał okazać taką pewnego rodzaju dezaprobatę dla tego, co zrobił Absalom. Ale wiecie, co pisze w Duchu Proroctwa? Że to jak gdyby przyjęło nie taki skutek, nie ten skutek zamierzony, który chciał Dawid osiągnąć. Ludzie, kiedy widzieli Absaloma, który mieszka sobie w Jerozolimie i ojciec go nie dopuszcza przez swoje oblicze, zaczęli mu współczuć. Zamiast go napiętnować, to zaczęli mu współczuć, prawda? No i zobaczcie, i rodzina królewska, jak i sam Dawid gdzieś ponad to prawo się wywindowali i zobaczcie, ile tych wszystkich było różnych złych, prawda, okoliczności się wydarzało i tak naprawdę nikt nie ponosił żadnych konsekwencji. W końcu oczywiście doszło do spotkania Dawida z Absalomem. No i odbyło się jak odbyło. W każdym razie Absalom sobie zamieszkał w Jerozolimie, no i zaczął robić coś, co na pierwszy rzut oka nie było może jeszcze tak groźne, ale trwało to długo. I otwórzcie może 15 rozdział 2 Samuelowej, tam chcę przeczytać pierwszych 6 wersetów. I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z 50 mężów. Zwykł też był Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sporną sprawę na rozstrzygnięcie na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał, z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał, z tego, a z tego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mawiał do niego, patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom, gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego swoją rękę, brał go w objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. Czyli co robił Absalom? Kampania przedwyborcza, prawda? To, co będziemy teraz oglądać, ten cały cyrk, prawda, do maja. I pewnie obiecywał i tak dalej, wszystko, prawda, mówił, że jak to wszystko pięknie, ładnie, gdyby tylko co? Gdyby tylko mnie wybrano na króla. I trwało to 4 lata. Zobaczcie, i Dawid, musiał to widzieć. Nie było możliwości chyba, żeby tego nie widział, czy nie wiedział. I nic mu do głowy nie przyszło, że w tym może być coś złego, prawda? I było to aż dziwne. W książce Paterhowi i prorocy Ellen White pisze tak.
jak już oczywiście no, wyszło na jaw, o co chodzi, Dawid nagle ocknął się i zobaczył, że niemal u jego tronu doszło do buntu. Jego własny syn, którego miłował i któremu ufał, spiskował, pragnąc przechwycić koronę i bez wątpienia targnąć się na jego życie. Kiedy w końcu oczywiście Absalom doprowadził do takiej sytuacji, tam z pewnych ludzi zwołał, prawda, część kapłanów, jakichś tam, prawda, żołnierzy i tak dalej, i kazał ogłosić nagle, że Absalom jest królem. Wtedy Dawid się co? Wtedy Dawid się obudził. W ostatnim dosłownie momencie. No i teraz tak zacząłem się przyglądać, jak czytałem kolejny raz już ten fragment, te fragmenty, w jaki sposób zaczął postępować Dawid. No więc Dawid mieszkał w Jerozolimie, miał do wyboru albo się, prawda, okopać w Jerozolimie i bronić się, a Dawid co zrobił, pamiętacie? Uciekał, uciekł, prawda, wyszedł z Jerozolimy. I myślę, że to było dobre posunięcie, dlatego że bunt Absaloma rozpoczął się bardzo szybko, w ciągu jednej chwili. Dawid, no, nie, może nie stracił, ale Dawid musiał się wynieść, prawda, z Jerozolimy i właściwie utracił swoje królestwo, ale kiedy Absalom zginął, to okazało się, że wcale nie tak szybko Dawid wrócił na swoją pozycję, bo tam były pewne tarcie, jakieś ruchy jeszcze, jakieś rokosze i tak dalej, rykoszety, tam się to wszystko, nie było to wszystko łatwe. Ale myślę sobie tak, to, że Dawid wyniósł się z Jerozolimy, na pewno ludzie odebrali dobrze i on to nawet sam mówi, gdyż w 14 wersecie 15 rozdziału mówi tak. Dawid rzekł do wszystkich swoich sług, którzy z nim byli w Jerozolimie. Ruszajcie i uchodźmy, bo inaczej nie uratujemy się przed Absalomem. Pośpieszcie się z wymarszem, aby nas znienacka nie napadł i nie sprowadził na nas klęski i nie wybił mieszkańców miasta ostrzem miecza. Myślę, że kiedy Dawid się obudził z tego swojego letargu i zobaczył, co się stało, on już wtedy wiedział, znaczy nie wiem, może wiedział wcześniej, ale nie dopuszczał tej myśli do siebie, ale w tym momencie wiedział, do czego zdolny jest Absalom. I tutaj mówi, aby nie wybił mieszkańców miasta ostrzem miecza. Także Dawid postanowił jednak, zamiast się ufortyfikować w Jerozolimie, no miał może takie prawo, prawda, jako król, miał swoich zwolenników, ale jednak postanowił wyjść z Jerozolimy, nie narażać, prawda, innych mieszkańców i no, gdzieś uciec. I nie wiem, czy Dawid miał jakiś plan A, B czy C. W każdym razie no, w tej chwili musiał po prostu uciekać z Jerozolimy, czy tak właśnie postanowił. I kiedy zaczęli wychodzić z Jerozolimy, spotkali również grono kapłanów, którzy nieśli skrzynię przymierza. No i teraz znowu decyzja. I pamiętacie, co Dawid kazał zrobić ze skrzynią? Zabrać czy wrócić? Tak, Dawid... Znaczy, duch proroctwa, z tego co pamiętam, pisze, że wielu żołnierzy ucieszyło się, kiedy zobaczyli skrzynię przymierza. Ale pamiętamy, że w innej sytuacji, kiedy jeszcze za czasów Helego... Izraelici walczyli z Filistynami i postanowili przyprowadzić skrzynię przymierza jako taki, wiecie, no ja bym powiedział, taki totem, prawda, który pomoże im odnieść zwycięstwo. I co się stało, pamiętacie? Stracili skrzynię, prawda, i na tym się skończyło. Ludzie poginęli, skrzynia została wzięta przez Filistyny do niewoli, dlatego że Bóg nie działa w taki sposób. To nie jest to, że skrzynia ma magiczną moc, prawda, i ona zwycięży za wszystkich. To Bóg zwycięża za Izraela. Ale w jakim momencie, kiedy Izraelici mieli być jacy? Posłuszni Bogu. Wtedy Pan mówił nieraz, do mnie należy walka, prawda? I nieraz mówił, stójcie i patrzcie, ja będę walczył. I tak się nieraz działo, ale działo się tylko w takich sytuacjach, kiedy Izrael był Bogu posłuszny i rzeczywiście oddał mu się pod opiekę. I teraz wielu żołnierzy, może wielu ludzi ucieszyło się, którzy wychodzili z Dawidem. O, skrzynia, fajnie, będziemy bezpieczni. Ale Dawid tutaj w 25 wersecie mówi tak. Lecz król rzekł do Sadoka, każ odnieść skrzynię Bożą z powrotem do miasta. Jeżeli bowiem znajdę łaskę w oczach Pana, to pozwoli mi powrócić i znowu oglądać ją i jej przybytek. Jeżeli zaś tak Pan orzekł, nie mam w Tobie upodobania, to... Oto jestem, niech mi uczyni, co mu się podoba. Myślę, że jest godna podziwu tutaj ta postawa właśnie Dawida. Znaczy, ja myślę, że Dawid w pewnym sensie czuł, że ta klątwa, którą on sam na siebie wypowiedział po tym grzechu z Batrzebą, gdzieś nad nim wisi i on prawdopodobnie wiedział, że coś tutaj się musi stać jeszcze w jego życiu. Ale no, wiecie, jedna sprawa to jest o czymś wiedzieć, a druga sprawa to postępować według jakichś takich, prawda, no, właściwych reguł.
Ale Dawid tutaj jednak stwierdza, że skrzynia przymierza to nie jest jego własność i dobrze to, ja myślę, że to jest również dobra decyzja, bo w książce Patriarchowie i Prorocy Ellen White pisze takie zdanie. Król Izraela miał mieć na myśli przede wszystkim chwałę Bożą i dobro ludu, a nie sprawy osobiste. Gdyby Dawid zdecydował się zabrać skrzynię przymierza, to zrobiłby to właśnie głównie, może dla tych ludzi też, ale głównie chodziło o kogo? No o Dawida, czyli to by była osobista sprawa. Jednak Dawid postanowił tą skrzynię odesłać. Zresztą pamiętamy, że później co było największym marzeniem Dawida? Żeby co zrobić? Zbudować świątynię, prawda? Niestety Bóg mu powiedział, za dużo krwi przelałeś i nie ty zbudujesz świątynię. Czyli widać, a on, kiedy dowiedział się, że nie on zbuduje, to w jaki sposób postanowił się przyczynić do zbudowania świątyni, pamiętacie? Materiały gromadził, prawda? Czyli widać, że cały czas mu to leżało na sercu, więc to była też dobra decyzja, że jednak nie zabrał tej skrzyni, kazał ją odnieść, bo no, w sumie nie wiadomo, jakby się to wszystko potoczyło. No i oczywiście tutaj, kiedy Dawid ucieka, tu mamy taką pewną, takie pewne teksty, które mówią, co tam wszystko, jak to wszystko wyglądało. Ja chciałem tutaj wspomnieć jeszcze o takim pewnym człowieku, może ktoś wie, jak nazywał się doradca, taki bardzo ważny doradca w tamtym czasie, Dawida, a potem Absaloma. Achitofel, zgadza się. To jest postać taka, o której pewnie nie przejmujecie się tą postacią, no bo i może nie ma, ale ja tu chcę powiedzieć kilka słów na ten temat, bo okazuje się, że ta postać pokaże, jak można się zagmatwać w życiu właśnie przez postacie, które czasami nic nie mają wspólnego, ale żeby dłużej już, prawda, tutaj was nie trzymać w niepewności, to powiem tak. Achitofel to był doradca i Pismo Święte mówi, że w tym czasie rada Achitofela znaczyła tyle, co. Tyle, co wyrocznia Boża. Zgadza się. Czyli widać było, że naprawdę to był człowiek, ja nie wiem, czy on był tak mądry, czy miał tak, prawda, dobre rady, ale w każdym razie tak Pismo Święte o nim mówi. I teraz, co jest ciekawe, pamiętacie, jak Dawid uciekał z Jerozolimy, on kogo zostawił do pilnowania domu? Nałożnicę, prawda? Tam zostawił bodajże 10 nałożnic do pilnowania domu, a on, prawda, się wyprowadził z Jerozolimy. I teraz rzecz ciekawa. Achitofel radzi Absalomowi, żeby rozbito mu na dachu namiot, gdzie te nałożnice tam były, i żeby on wszedł na oczach całego Izraela do tych nałożnic, do namiotu. Dlaczego takie dziwne jakieś polecenie, prawda? No dla nas może dziwne. Co to miało takiego oznaczać? Otóż w tamtym czasie na terenie wschodu, jeżeli ktoś wszedł do żony, do nałożnic króla, to znaczyło, że co? Przejmuje po nim królestwo. Ale to było ciekawe, że Achitofel, Ellen White też tam bodajże wspomina, że on usilnie namawiał Absaloma, żeby Absalom to zrobił. Żeby wszedł na oczach całego Izraela do nałożnic. I oczywiście chodziło o to, żeby Absalom, żeby pokazać wszystkim, że on przejmuje to królestwo po swoim ojcu. Ale okazuje się, że chodziło jeszcze o coś innego. Otóż Achitofel za wszelką cenę chciał doprowadzić do tego, żeby Absalom nigdy się już nie pojednał z Dawidem i przede wszystkim chciał wyeliminować Dawida. I zaraz wam powiem dlaczego, albo sami to się domyślicie. Bo Achitofel obawiał się tego, że może dojść do takiej sytuacji, że wiecie, jak król no, kocha Salomona, Absaloma, Absalom może jakaś tam, prawda, nutka się w nim obudzi, miłości do ojca i się pojednają. A gdyby Absalom z Dawidem się pojednali, to kto byłby w tym przypadku najgorszy? Achitofel, bo on to wszystko radził. Więc on, żeby się zabezpieczyć, żeby nigdy nie doszło do pojednania, tak mu usilnie radził, żeby, prawda, Absalom wszedł do tego namiotu, do tych nałożnic i w tym momencie, według tamtych zwyczajów, to naprawdę przekreślił sobie wszystko, całą drogę do ewentualnego pojednania. Ale teraz moje pytanie. Kim był Achitofel oprócz tego, że był doradcą? Czy wie ktoś? Proszę? Nie, nie. Achitofel był dziadkiem Batszeby. I Ellen White pisze, że starał się zrobić wszystko, żeby się zemścić na Dawidzie za to, co on uczynił jego wnuczce. Widzicie, jak czasami można się wpakować w sytuację, nawet o tym nie wiedząc? Myślę, że Dawid o tym nie myślał, kiedy zapraszał Batszebę do siebie, wtedy, kiedy... No. Oczywiście to zależy też, jak na to patrzeć, bo Achitofel wtedy nie zdawał sobie sprawy jeszcze, że gdyby przeżył, no to byłby pradziadkiem króla, prawda? Nie wiem, czy on by dożył do tego czasu. Ale no, w każdym razie tak to jest napisane, że chciał zrobić wszystko, żeby zemścić się na Dawidzie za to, co ten zrobił jego wnuczce.
Także to był taki człowiek. Oczywiście pamiętamy, że potem, kiedy Absalom wkroczył do Jerozolimy i pytał o radę, i Achitofel udzielił mu takiej rady. Ja wezmę 12 tysięcy, pogonię za Dawidem, prawda? Dawid jest zmęczony, zabijemy go od razu, będzie spokój. Jak myślicie, była to dobra rada? Dobra, w tym momencie bardzo dobra. Ale był jeszcze inny doradca, który się nazywał Huszaj, Arkijczyk. I on też chciał iść za Dawidem, ale Dawid mówi mu, nie, zostań w Jerozolimie, powiedz, że jak byłeś moim sługą, tak teraz będziesz, prawda, sługą Absaloma. No i ten tak zrobił. Oczywiście Absalom tak najpierw trochę, co ty, prawda, służyłeś mojemu ojcu, a teraz tu nagle taka była twoja miłość do mojego ojca. On tam coś mu powiedział, że tak kiedyś służył ojcu, tak teraz jemu i tak dalej. I Absalom, wiedząc, że Huszaj też ma dobre rady, po tej radzie właśnie Achitofela zwrócił się jeszcze do Huszaja i mówi, a co ty radzisz? I pamiętacie, co mu doradził Huszaj? Huszaj mu powiedział coś innego. Oczywiście on to radził, on może zdawał sobie sprawę, że Achitofel dobrze doradził, ale Huszajowi zależało na tym, żeby uratować kogo? Dawida, prawda? I mówi mu tak, no niedobra jest rada, którą tym razem udzielił Achitofel. Wiesz, że prawda, twój ojciec ma takich wojowników, oni są wszyscy, wiecie, jak rozwieszona niedźwiedzica w boju, prawda, czy tam w lesie gdzieś, takich fajnych porównań on tam używa. I mówi, że gdyby teraz, prawda, twoi żołnierze zginęło, to prawda się morale zgaśnie i tak dalej. Bo co się okazuje? Z Dawidem byli żołnierze, którzy byli zaprawieni w walce. A wiecie, kto był z Absalomem tak naprawdę, chociaż ich było więcej? To było pospolite różenie. To byli ludzie, którzy tak naprawdę nie stoczyli żadnej bitwy. To byli ludzie, którzy nie mieli tak naprawdę pojęcia o tym, jak powinna wyglądać jakaś regularna wojna. Po prostu popierali Absaloma, więc poszli za nim. I wielu było też pewnie przypadkowych. Tak więc ta rada też miała swój sens. I on doradził Absalomowi coś takiego. I tutaj Ellen White pisze, że on jakby wjechał mu trochę na ambicje, bo Absalom lubił, wiecie, taki poklask. I mówi mu, ja bym doradził, żebyś zebrał całego Izraela, od Dan po Berszebę, prawda? I zbierzemy ich tylu i ruszymy i ty poprowadzisz, prawda? I wtedy zdobędziesz, prawda, tam, gdzie Dawid będzie, to miejsce. I okazuje się, że to połechtało, wiecie, Absaloma i mówi, rzeczywiście, ta rada jest lepsza. I dzięki temu Dawid miał czas, żeby uciec jeszcze dalej. Oczywiście Dawid jeszcze po drodze zorganizował, no ja to tak nazywam, pierwszy tajny wywiad. I dlatego być może Izraelici, służby izraelskie, czasami się mówi, że wywiad izraelski jest najlepszy. W końcu ma już 3000 lat, nie? Tak by to z tego wynikało. Dawid sobie zorganizował wywiad, tam byli odpowiedni ludzie, którzy, prawda, pewne informacje mu przekazywali i dzięki temu przekazano mu, Huszaj przez tych ludzi przekazał, że Achitofel doradził tak, a tak, ja doradziłem tak, a tak, a więc nie zatrzymuj się, tylko uchodź dalej. Rzeczywiście Dawid się nie zatrzymał tam gdzieś przy Jordanie, tylko poszedł do Mahanaim. To było takie miasto dosyć dobrze ufortyfikowane. No i tam się, prawda, zatrzymali. Ale zanim, jeszcze tu jest jeden taki moment, zanim Dawid tam oczywiście doszedł, to w jakim stanie Dawid opuszczał Jerozolimę? Pamięta ktoś? Boso, z nakrytą głową, płacząc. Weszli na Górę Oliwną, prawda? Wiecie, co jest ciekawe? Tam pisze, oni wszyscy płakali. I to jest takie trochę dziwne, wiecie, wojownicy zaprawieni w boju, a płakali. Dzisiaj mówi się co, że mężczyzna co? Nie płacze. A to chyba nie jest dobre, bo psychologia mówi, że płacz co powoduje? Rozładowanie nerwów, prawda? I może dlatego mężczyźni szybciej zapadają na zawały serca, bo nie płaczą, prawda? Trzymają to wszystko w sobie, zamiast się wypłakać, nie? A tamci płakali. W każdym razie wyszedł pewien człowiek, który miał na imię Shimei, Beniaminita. I pamiętacie, co on takiego robił? Rzucał kamieniami, błotem na Dawida i tam, prawda, przeklinał go, bluźnił, mężu krwią splamiony i tak dalej. I tam oczywiście wypowiadał się odnośnie domu Saula. Duch proroctwa pisze wyraźnie też, że to nie było prawdą, co on mówił, bo przecież tak naprawdę Saul nie zawinił w niczym wobec Saula. Tak naprawdę jedynym złem, które wyrządził Saulowi, to to, że odciął mu kawałek płaszcza, prawda, w jaskini. A tak przecież pamiętamy, mógł go zabić i to nieraz i jednak oszczędził go jako pomazańca pańskiego. Ale ten człowiek oczywiście nie dawał za wygraną, tam bluźnił i tak dalej. W końcu jeden z żołnierzy Dawida co powiedział, pamiętacie? Podejdę i utnę mu głowę, żeby on, prawda, tutaj nie obrażał mojego pana i króla. I pamiętacie odpowiedź Dawida wtedy? Skoro mój własny syn nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zostaw go, bo pan mu tak nakazał. I zobaczcie, jakie ciekawe zdanie jest odnośnie właśnie tego momentu. Nigdy władca Izraela nie był w oczach nieba większy niż w tej godzinie największego poniżenia.
Więc ciekawe. Wydawało się, że po prostu jest tak zdruzgotany. Ten mu jeszcze dokłada, prawda, jakimiś tam przekleństwami. A tutaj pisze, że nigdy w oczach nieba nie był większy niż w tej godzinie największego poniżenia. Ale teraz jest pytanie. On nie pozwolił zabić Szimejego, ale pytanie jest takie. Przebaczył mu czy nie? Tak. On, król, znaczy Dawid nie zabił Szimejego. Ani jak uciekał, ani jak wracał. Ale przekazał Salomonowi. Ty tam już będziesz wiedział, co z Szimejem zrobić. Wiecie, jak się skończyła sprawa Szimejego? Salomon go wezwał i powiedział, słuchaj, zbuduj sobie dom w Jerozolimie, jak się wychylisz poza Jerozolem, zginiesz. I po 3 latach uciekli mu jacyś niewolnicy, prawda, i Szimej pojechał za nimi i Salomon się zaraz o tym dowiedział. I wiecie, co jest ciekawe? Że kiedy Salomon prowadził swoją kampanię wyborczą przez 4 lata, Dawid się w niczym nie zorientował. A kiedy jeden człowiek, Szimej, oddalił się z Jerozolimy, to Salomon się zaraz o tym dowiedział. Ciekawe, prawda? Także musiał mieć niezły wywiad też Salomon, co się dzieje w jego królestwie. Wezwał go i powiedział, słuchaj, przekroczyłeś granicę i w ten sposób właśnie Szimej zginął. No i no z jednej strony można powiedzieć, no niby przebaczył, ale tak nie do końca, prawda? Czasami mówimy, że jest takie powiedzenie, że przebaczę ci, ale ci tego co? Nie zapomnę. Kolejnym takim elementem, który jest też według mnie godny podziwu, to mamy w 18 rozdziale przed walką, kiedy król już oczywiście wie, że będzie musiał się zmierzyć ze swoim synem. I tutaj on tam zaczął dzielić tych swoich żołnierzy na 3 takie jakby grupy i on chciał dowodzić jedną. I oni wszyscy mu powiedzieli tak, 18 rozdział, 3 werset. Lecz zbrojny lud odpowiedział, nie wyruszaj, gdyż choćbyśmy uciekli, nie będą na nas zwracali uwagi. Choćby z nas połowa zginęła, nie będą na nas zwracali uwagi. Ty bowiem staniesz za 10 tysięcy naszych. Lepiej będzie, gdy będziesz mógł przyjść nam z pomocą z miasta. Co robi Dawid? Mówi, nie będziecie mi tu rozkazywać, ja jestem królem. Tak się zachował? Odpowiedział im król, co wy uznacie za dobre, to ja uczynię. I stanął król w bramie, a całe wojsko przychodziło w setkach i w tysiącach. Szczególnie podoba mi się to stwierdzenie, co wy uznacie za dobre, to ja uczynię. Oczywiście można powiedzieć, no cóż, to była dobra rada dla Dawida, prawda? No bo w sumie nie musiał zginąć. Ale z drugiej strony nie musiał się z tym zgodzić, prawda? I powiedzieć, chwileczkę, ja tu jestem królem, prawda? Ja tu rządzę, więc ja decyduję. Ale tu widać, nie wiem, czy wy to widzicie, ale widzę takie trochę taką pokorę jednak tego Dawida, że sytuacja jest taka, prawda, że jednak w tej sytuacji, a może w innej też by się tak samo zachował, nie wiem, ale w każdym razie postanowił iść za tym, co tutaj ludzie, dowódcy, ci żołnierze mu powiedzieli. Oczywiście Dawid podczas tej walki przeżywa trudną sytuację, naprawdę to jest sytuacja nie do pozazdroszczenia. Kiedy w 33 wersecie tego 18 rozdziału dowiaduje się oczywiście w końcu, bo tam wiecie, 2 przybiegło tych posłańców, kiedy dowiaduje się, że Absalom zginął, wtedy król zadrżał i wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą zaczął płakać. Chodząc tam i z powrotem tak wołał, synu mój Absalomie, synu mój Absalomie, obym to ja umarł zamiast ciebie, Absalomie, synu mój. Wiecie, taka refleksja mnie też naszła, kiedy czytałem te słowa. My zazwyczaj, kiedy chcemy dać przykład takiej ojcowskiej rozterki na temat postępowania z własnym synem, to dajemy przykład kogo? Abrahama, nie? Kiedy szedł złożyć Izaaka w ofierze. Jak niesamowity ból musiał przeżywać Abraham, że aż 3 dni szedł, chociaż mógł oczywiście szybciej tam dojść. Ale tak pomyślałem sobie, a co było z Dawidem? Zobaczcie, Dawid teraz musiał, ale wypadało, żeby dziękował ludziom, którzy co? Którzy zabili jego własnego syna. A Dawid go kochał, Absaloma. I tutaj nie ulega żadnej wątpliwości, prawda? Czy Dawid był w łatwej sytuacji jako ojciec? Zobaczcie, to sytuacja była tragiczna i myślę, że nikt nie chciałby znaleźć się w takiej sytuacji. Ale moi drodzy, tutaj jeszcze na jedną uwagę, na jeden taki szczegół chcę zwrócić uwagę. Kiedy Dawid zgrzeszył z Batszebą i przyszedł prorok Natan do niego i opowiedział mu, pamiętacie, tą historyjkę, tą przypowieść i tak dalej, to Dawid wybuchnął wielkim gniewem i powiedział, że w jaki sposób zwróci, ilukrotnie, pamiętacie to stwierdzenie? W 4 razy zwróci, prawda? No więc tak,
Pierwsze dziecko, które zmarło po tym, to było kto? Które dziecko? To, które spłodził z Batrzebą, prawda, podczas tego związku. Potem był Amnon. Potem był Absalom. A kto czwarty? Salomon nie zginął. Wiecie, co jest ciekawe? Ja tak was trochę podtrzymam w niepewności, żeby was zmotywować do czasami dokładniejszego czytania Pisma Świętego, bo to jest ciekawe, że my prawdopodobnie czytacie to dziesiątki razy, w czwórnasób, w czwórnasób, w czwórnasób. Ja sobie też kiedyś zadałem pytanie, dobrze, ale kto czwarty? Salomon, przepraszam, Dawid sobie sam to przepowiedział. Proszę? Kto? Nie. Dawid miał więcej synów i następny w kolejce do tronu, oprócz Salomona, był jego syn, który się nazywał Adoniasz. I Biblia pisze wyraźnie, i jego Dawid również nie strofował. Również go kochał, również, prawda, był urodziwy. I to była kolejny jego syn, na którym popełnił podobne właśnie błędy swoje wychowawcze. I wiecie, z Adoniaszem to było tak, że on sprawił sobie też, jak Absalom, 50 wojowników, którzy biegali przed nim. I on mówił, i się chwalił przed swoimi zwolennikami, ja jestem, prawda, zaraz po Absalomie, więc mi się należy królestwo. Ale on wiedział, że królestwo już wtedy Bóg zapowiedział Salomonowi. Ale w pewnym momencie on zaprosił swoich przyjaciół i tam, prawda, zaczął już robić pewne podchody, żeby to on został królem. I pamiętamy, że Dawid już był stary wtedy, prawda, już nie za wiele kontaktował, ale pewni ludzie donieśli mu o tym, tam prorok, kapłani i tak dalej. I Dawid się zdecydował i zrobił co? Pamiętacie? Taki szczególny gest. Przekazał koronę Salomonowi. Ale jak Adoniasz się o tym dowiedział, to uciekł z tego, prawda, przyjęcia, na którym już świętował niemalże swoje ustanowienie, że będzie królem. I co zrobił? Pamięta ktoś taki szczegół? Uchwycił się rogów ołtarza. Tak sobie wymyślił, że jak się uchwyci rogów ołtarza, prawda, całopalenia, to mu nic nie zagrozi. Jak doniesiono Salomonowi, to co? Kazał go odciągnąć od tych rogów ołtarza. I kiedy przyszedł do Salomona, powiedział mu, jak nie będziesz kombinował ani spiskował, włos ci z głowy nie spadnie, idź do swojego domu. Ale potem była taka sytuacja, czyli jeżeli żyłby, prawda, nic by się nie działo, to dożyłby pewnie sędziwego wieku. Ale pamiętamy, że kiedy Dawid był stary, nie mógł się zagrzać, to postanowiono znaleźć kogo? Dziewczynę, żeby króla ogrzała. W całym Izraelu szukano i nie wiem właśnie, czy w Izraelu nie było, ale znaleziono kogo? Abiszak, Szunamitkę. Była to piękna dziewczyna, ona spała z królem, ale Biblia mówi wyraźnie, ale król z nią nie obcował. No i potem Dawid umarł i w pewnym momencie Adoniasz przyszedł do Batrzeby, do matki Salomona i mówi, mam do ciebie prośbę, ale spełni tą prośbę, prawda? Wstaw się do Salomona i poproś, żeby dano mi Batrzebę. Abiszak, Szunamitkę. No i oczywiście Batrzeba poszła do Salomona i wiecie, to tak z tekstu nawet można zauważyć. On tak fajnie się z nią wita, o, dzień dobry, matko, co tam chcesz i tak dalej. Ona mu mówi, no wiesz, mam taką sprawę, no to powiedz, prawda, co tam chcesz ode mnie. I ona mu mówi, niech oddadzą Abiszak Szunamitkę Adoniaszowi. Pamiętacie reakcję Salomona wtedy? Momentalnie się zmieniła. Dlaczego nie żąda królestwa od razu? I co zrobił? Posłał swojego sługę i zamordowali Adoniasza. I to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to, co z tymi było nałożnicami. W tamtym rejonie na wschodzie, oczywiście no, tu sytuacja była trochę złożona, dlatego że my, tak naprawdę Biblia nie mówi, czy Adoniasz się po prostu zakochał w tej pielęgniarce, czy chciał coś dalej, prawda, kombinować w celu uzyskania królestwa. Tym bardziej, że Abisza nie była tak faktycznie żoną Dawida, bo ani z nią nie spał, ani z nią nie miał ślubu, prawda? No ale wszyscy wiedzieli, że była z Dawidem. I to był właśnie ten zwyczaj wschodni, że to świadczyło o tym, że ktoś przejmuje królestwo. No i tak jak Dawid sobie zapowiedział, czterech jego synów, czterech jego potomków, prawda, no, musiało umrzeć. Ale oczywiście sprawa się jeszcze nie kończy tutaj, bo jest jeszcze taki jeden element bardzo trudny dla Dawida, mianowicie kiedy powraca wojsko z tej bitwy, kiedy Absalom zostaje zabity, to jak to wszystko wyglądało? Wielka chwała, prawda, i tak dalej? Dawid rozpacza, a wojsko ukradkiem wchodziło do miasta. I tutaj może taka jeszcze dygresja. Jak myślicie, czy jest polityka w Piśmie Świętym? Jest, tylko nie zawsze ją widzimy.
I Joab był niewygodnym człowiekiem dla Dawida. I podejrzewam, że chyba go nawet nie lubił. Ale tak się uwikłał, między innymi przez list, prawda, odnośnie Uriasza, który sam Joab przywiózł. No jak się takiego człowieka teraz pozbyć? Jak on wszystko wie, prawda, zna wszystkie moje tajemnice. I to jest kolejny taki moment, który powinien budzić nasze zastanowienie, żebyśmy myśleli nad tym, co robimy. Ale Joab naprawdę był człowiekiem, który miał dużą władzę i przeczytam wam o tym. To jest druga księga Samuelowa, 3:39. To jeszcze było oczywiście, jak Dawid obejmował swoje królestwo. Ja jestem dziś jeszcze słaby, chociaż jestem namaszczonym królem. Ci mężowie zaś, synowie Serui, są potężniejsi ode mnie. Joab był synem Serui. Joab splamił się wieloma uczynkami, których Dawid nie popierał. Pozabijał tam pewnych ludzi w czasie pokoju, prawda? Nie będziemy już tego wspominać. Ale w każdym razie Joab był cały czas Dawidem. I teraz Joab, no prawdopodobnie dlatego również, że Joab dobrze znał się z Dawidem, udzielił mu takiej nagany. Przeczytajmy ją sobie, 19 rozdział od 4 wersetu. Król zaś zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał: synu mój Absalomie, Absalomie, synu mój. Wtedy Joab poszedł do króla, do jego domu i rzekł: znieważyłeś dzisiaj wszystkich twoich wojowników, którzy dziś uratowali twoje życie i życie twoich synów i twoich córek i życie twoich żon i życie twoich nałożnic, okazując miłość tym, którzy cię nienawidzą, a nienawidząc tych, którzy cię miłują. Dziś bowiem dałeś do zrozumienia, że niczym są dla ciebie wodzowie i wojownicy. Ja zaś wiem już dzisiaj, że gdyby Absalom pozostał przy życiu, a my byśmy dziś wszyscy poginęli, wtedy wydałoby ci się to słuszne. Lecz teraz wstań, wystąp i przemów serdecznie do swoich sług. Przysięgam bowiem na Pana, że jeżeli nie wystąpisz, to nie pozostanie przy tobie dzisiejszej nocy ani jeden. To zaś będzie dla ciebie większym nieszczęściem niż wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na ciebie od twojej młodości do dzisiejszego dnia. Wstał tedy król i zajął swoje miejsce w bramie. Doniesiono więc całemu zbrojnemu ludowi. Oto król zajął swoje miejsce w bramie. Toteż przyszedł cały zbrojny lud i stanął przed królem. No trudne to było wydarzenie. Myślę, że bardzo traumatyczne dla Dawida, żeby błogosławił tych, którzy zabili jego syna. Dawid posłuchał tej nagany i Ellen White to tak komentuje. Chociaż nagana udzielona zbolałemu królowi była szorstka, a nawet okrutna, Dawid nie oburzył się. Wiedział, że Joab ma rację, dlatego zszedł na dół do bramy i w słowach zachęty i pochwały pozdrowił swych odważnych żołnierzy, którzy przed nim przemaszerowali. I tak w zasadzie zakończył się bunt Absaloma, chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, to nie był już jeszcze koniec, bo potem jeszcze były pewne jakieś tam tarcia i tak dalej. I jeszcze minął pewien czas, zanim Dawida przywrócono tak faktycznie na tron. Najpierw tylko część Izraela go przywróciła, inni tam jeszcze nie chcieli. No ale w końcu, koniec końców oczywiście pamiętamy, że Dawid znowu był królem nad Izraelem. I potem zrobił coś, o czym już wspomniałem, ale co również było no, trochę takie niesamowite, mianowicie przekazał koronę Salomonowi. Oczywiście, czy musiał to zrobić? No nie musiał. W historii Izraela mamy paru królów, którzy, to była tak zwana współregencja, prawda, czy koregencja, jak to się nazywa, gdzie ojciec rządził razem ze swoim synem. Dawid też mógł tak zrobić, ale tak jak mówiłem wcześniej, wiedział, że Adoniasz, prawda, coś kombinuje, więc chciał to wszystko przyspieszyć, a przede wszystkim myślę, że chodziło też o to Dawidowi, żeby wreszcie świątynia była, no można było zacząć budowę świątyni. Ale tak sobie myślę, że te doświadczenia, które Dawid przeżył, te trudne doświadczenia, ułatwiły mu przekazanie korony. Gdyby Dawid był dalej jakiś, znaczy dalej, gdyby w ogóle był jakiś samolubny, czy jakiś, wiecie, butny, zbuntowany, prawdopodobnie nie doszłoby do przekazania korony Salomonowi i nie doszłoby tego momentu, który wydaje mi się też warto o tym momencie wspomnieć. Ale moi drodzy, pamiętacie tekst, który brat czytał na rozpoczęcie tego nabożeństwa? Pamięta ktoś? A to wszystko zostało napisane dla kogo? Dla nas. I teraz pytanie, czy my z historii buntu Dawida możemy coś właśnie wyciągnąć dla siebie? Oczywiście tak już w skrócie chcę takich kilka myśli jeszcze tutaj rzucić, bo czas się już pomału kończy. Tak jak powiedziałem wcześniej, że Dawid się zupełnie nie zorientował, co się wokół niego dzieje, ten cały bunt, kiedy powstał. Moi drodzy, my żyjemy w kompletnie zeświadczonym świecie. Czy my zdajemy sobie sprawę, że my stajemy się coraz bardziej zeświadczeni? Czy jesteśmy coraz bardziej nastawieni konsumpcyjnie do tego świata? Tak jak to wszystko dzieje się dookoła. Dawid się zorientował w ostatniej chwili, że coś jest nie tak. Moi drodzy, czy my będziemy się w stanie zorientować?
w całej tej sytuacji. Dzisiaj zauważyłem, że jako adwentyści my czekamy teraz na co? Na co czekają ci adwentyści? Tak? Na prześladowania, a wcześniej co to wywoła? Na dekret niedzielny, prawda? Takie mam wrażenie, że my wszyscy czekamy na dekret niedzielny, ale po co? Co to zmieni, jak on wyjdzie? Prawdopodobnie znajdziemy sobie coś innego, na co będziemy czekać. Czy to tak naprawdę... Znaczy, nasze myślenie gdzieś tam w nas, z tyłu głowy jest takie. Teraz jeszcze jest w porządku, ale jak wyjdzie dekret niedzielny, to ja będę taki religijny, to ja się tak opowiem za Chrystusem, że nikt mnie nie ruszy. Czy to jest prawda? To nie jest prawda. Bo jeżeli teraz nie wykorzystamy tego czasu, żeby się zbliżyć do Chrystusa, to obawiam się, że kiedy wyjdzie dekret niedzielny, to będzie za późno. I możemy się znaleźć po niewłaściwej stronie. Dawid wiedział, no on za bardzo uciekł gdzieś na pustynię, potem do pewnego miasta, ale moi drodzy, kiedy my mówimy o swoich problemach, to zawsze mówimy, że gdzie możemy uciec, albo do kogo? Do Chrystusa, prawda? Ale to jest, wiecie, takie ładne stwierdzenie. Tylko czy moja znajomość Chrystusa dzisiaj pozwala mi na to, żeby zupełnie Mu zaufać? Zobaczcie, Dawid, kiedy skrzynię odsyłał, to co powiedział? Co Bóg uzna za stosowne, to się stanie. Jak uzna za stosowne, że ja wrócę, to wrócę, a jeżeli nie, to zginę, bo i nie wrócę. Czy my w naszym życiu jesteśmy tak samo w stanie powiedzieć? Bo ja zauważyłem, wiecie co? Że my czasem klękamy na kolana, jak mamy problemy i mówimy, Boże, pomóż mi w moich problemach. Pomóż mi, prawda? Prowadź mnie swoją drogą. A kiedy wstajemy, to co? To robimy dalej po swojemu. I tu jest problem. Czy my jesteśmy w stanie poddać się Bożemu prowadzeniu? Kiedy jest powiedziane, że to Duch Święty ma, prawda, nam pokazać drogę. I już tam mówiłem, do czego Duch Święty został, dlaczego on został zesłany. Także to jest, prawda, dość istotne, czy jesteśmy gotowi zdać się na wolę Bożą, tak jak Dawid. I moi drodzy, kolejna kwestia, którą warto wspomnieć. Ja nie wiem, ilu z nas dożyje tych czasów, ale jeżeli ktoś dożyje, to musimy pamiętać o tym, że będziemy wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. Nie będzie się nam żyło tak wygodnie jak dzisiaj. Że wszyscy, o, adwentyści tacy dobrzy, prawda, dla zdrowia, to, tamto i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że niektórzy też nas wyzywają od sekciarzy i tak dalej, ale będziemy wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy nasza duma to zniesie? Tu jest problem. Dawid był w stanie się wynieść, prawda, iść boso, z płaczem, z nakrytą głową, choć pewnie dla każdego innego króla byłoby to, prawda, bardzo poniżające, ale dla Dawida nie. Kolejna kwestia, czy jesteśmy w stanie przebaczać ludziom, ale tak naprawdę przebaczać? Czy przebaczyć komuś jest łatwo, czy nie? To oczywiście, że jest trudno. I przebaczenie nie przychodzi tak od razu, że ktoś, prawda, przyjdzie i mnie przeprosi i odleciało wszystko. To jest trudna sprawa, ale moi drodzy, jeżeli będziemy blisko Boga, Bóg pomoże nam, żeby będziemy wiedzieć, jak się zachować, jak żyć, żeby z ewentualną krzywdą, prawda, żyć i nie mieć, prawda, za złe ludziom, którzy nas krzywdzili do końca życia. To jest bardzo istotne, bo tak naprawdę Duch Proroctwa wiele na ten temat pisze, że ludzie, którzy chowają urazę i nie chcą, nie potrafią przebaczyć, tak naprawdę wyrządzają krzywdę komu? Sobie samym. Bo to się gdzieś gromadzi, prawda? To jest coś, co ta złość, to jest, prawda, coś, co jest zupełnie niepożądane dla człowieka. Dalej, Dawid posłuchał rad innych ludzi. Jesteście w stanie posłuchać rad innych ludzi? Oczywiście, jak to dobrze dla was, to tak, prawda? Ale czasami rady są różne. I czy jesteśmy w stanie właśnie wziąć pod uwagę to, co inni nam radzą? Kolejna kwestia. Dawid był tak zapatrzony w swojego syna, że nie zdawał sobie sprawy, jakie inni mają oczekiwania wobec niego. Synu mój Absalomie i tak dalej, prawda? Ludzie oczekiwali od niego czegoś innego. On tego nawet nie zauważył. Dopiero dopóki nie przyszedł Joab i nie zwrócił mu w dość, prawda, brutalny sposób na to uwagę. Moi drodzy, czy jest to możliwe, że jesteśmy tak zapatrzeni w siebie, że nie zauważamy, jakie inni mają wymagania względem nas? Jakieś, prawda, prośby? No, tu oczywiście w takim adwentowym podwórku najlepszym przykładem mogą być wybory zborowe. Ja nie wiem, jak u was przebiegają wybory zborowe, ale czasami na wyborach jest tak, że proponuje się komuś jakiś urząd i wtedy ta osoba w swojej skromności co mówi? No ja się nie nadaję, prawda, są inni lepsi i tak dalej. Tylko ja się tak zastanawiam, jak szukamy pracy, albo szef nam chce dać podwyżkę w pracy, to co mówię? No nie, szefie, nie daj komuś innemu podwyżkę, ja się nie nadaję, ja jestem taki skromny, prawda? I zobaczcie, tutaj czasami może wyjść na pewno nasza dwulicowość, że w zborze nie, ale gdzieś możemy odnieść korzyści, to wtedy tak. Także moi drodzy, dobrze by było, żebyśmy się zastanowili czasami, jakie inni mają oczekiwania wobec nas, a najważniejsze, żebyśmy się zastanowili nad czym, jakie Bóg ma oczekiwania wobec nas.
Czy oczekiwaniem Bożym było to, że przyjdziemy tylko raz w tygodniu na 2,5 godziny w kaplicy, siądziemy i to jest wszystko, co mamy do zrobienia? Wydaje mi się, że nie. Tak więc zobaczcie, że nawet z buntu Absaloma można się czegoś nauczyć, znaczy można, ale niekoniecznie trzeba, prawda? Ale myślę, że tak jak ten tekst przewodni był czytany, że to wszystko zostało napisane dla nas, żebyśmy się zastanawiali dla naszego pouczenia i brali sobie pewne sprawy do serca. I jeszcze jedno właśnie chcę wspomnieć, to co zrobił Dawid, to że oddał koronę Salomonowi. I tak pomyślałem sobie, jak będziemy na nowej ziemi, dostaniemy koronę od Jezusa. I co tam będzie na tej koronie, pamiętacie? Mnóstwo gwiazd, które świadczą o ludziach, których pomogliśmy, prawda, poznać prawdę. I jeszcze co tam będzie na koronie? Imię nasze, prawda, nowe. A co my z tymi koronami później zrobimy? Kiedy najłatwiej nam będzie złożyć tę koronę u stóp Chrystusa? Kiedy pozbędziemy się własnego ja. Oczywiście ludzie zbawieni nie będą mieli własnego ja, bo złożą te korony, prawda? Ale gdyby nam ktoś dzisiaj dał wam z Boże koronę, o, dla dobrego, prawda, adwentysty w Wiśle, to czy ktoś z was, komu z was wtedy by było najłatwiej złożyć tą koronę pod kazalnicą? Wydaje mi się, że temu, kto pozbyłby się własnego ja. Myślę, że wszystkie doświadczenia Dawida, które przeżył te wszystkie doświadczenia przez całe swoje życie, on popełniał wiele błędów. Dawid popełniał wiele błędów, naprawdę. Ale Dawid był szczególnym człowiekiem, jak mówi Pismo Święte, bo on kiedy zgrzeszył, to on wiedział, co z tym grzechem zrobić. On potrafił zgrzeszyć, ale potrafił również się ukorzyć i potrafił prosić Boga o przebaczenie tych grzechów. I Biblia daje temu wyraźne świadectwo. Dlatego to doprowadziło go właśnie do tego, że mógł przekazać tą koronę. Moi drodzy, myślę, że czytajmy Pismo Święte nie tylko po to, żeby zapoznać się z historiami, może jakimiś szczegółami, które tam są, bo to jest dobre. Teologia jest potrzebna, jest fajna, jest bardzo ciekawa, ale moi drodzy, czytajmy Pismo Święte i zastanawiajmy się, czego możemy się nauczyć dla mnie osobiście dzisiaj, żeby właśnie Biblia była dla nas taką księgą życiową na każdy dzień. Amen.